Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. W niedzielę 15 października suwalski radny i zarazem wiceprzewodniczący Miejskiej Rady został wybrany na posła i tym samym skończył karierę w samorządzie. Wygaszenie mandatu następuje z mocy prawa, a postanowienie w tej sprawie wydaje w ciągu 14 dni komisarz wyborczy. Nie oznacza to, że Rada Miejska będzie mniej liczna. Kolejną osobą, która uzyskała po panu Jacku Niedźwieckim największą liczbę oddanych ważnie głosów, jest pani Bożena Krystyna Kamińska, do której komisarz wyborczy skieruje korespondencję z zapytaniem, czy podejmie się tej misji. Jaka będzie jej decyzja, dowiemy się niebawem. Tymczasem pewne jest, że na tę chwilę prezydium Suwalskiej Rady Miejskiej zubożało o jednego wiceprzewodniczącego. Zdzisław Przełomiec nie ukrywa, że... Będzie nam Jacka brakowało, ale bardzo się cieszę, bo osoba konkretna, rzutka, z którą zawsze mi współpracowało się dobrze, by nie powiedzieć doskonale, a może by powiedzieć to. I wierzę, że tak będzie również w innej perspektywie, która dla mieszkańców naszego miasta, dla społeczności na pewno będzie bardzo istotna. Można by powiedzieć, co dwie osoby, to nie jedna, wobec tego mamy dwóch przedstawicieli naszego miasta nad Czarną Hańczą. Wierzę w dobrą, jak zawsze, współpracę suwalskiego samorządu, urzędu prezydenta i Rady Miejskiej z suwalskimi parlamentarzystami. Sam Jacek Niedźwiecki jeszcze we wtorkowe południe zdawał się być oszołomiony wyborczym wynikiem. Panie pośle? No chyba tak. Na pewno tak. Pierwsze wrażenia, pierwsza myśl, kiedy wyszło, że jednak ten mandat jest, to? Niedowierzanie, szczęście, płacz, przyznam szczerze. Szczęście i wynik Suwałk, okolicy, to może nie przeraził, ale byłem zaszokowany. 6,5 tysiąca suwalczan zagłosowało na moją osobę. Rekord, pierwszy wynik w Suwałkach, więcej niż inni posłowie, więcej niż na przykład pan Hołownia. Jestem strasznie szczęśliwy z tego powodu. Parlamentarny debiutant z Suwałk ma już pierwsze przemyślenia co do swojej przyszłej pracy w gmachu na Wiejskiej. Na pewno okolice sportu naturalne, ale też praca przy organizacji samorządów, przy samorządzie, pomoc samorządom, tak? Bo wywiązuję się z Rady Miejskiej. Tu 5 lat spędziłem. Wiem, jakie bolączki mają polskie samorządy w tym momencie i chcę się tym tematem zająć. Jacka Niedźwieckiego spotkaliśmy w ratuszu. To z pewnością nie ostatnia jego wizyta w tym miejscu, ale w dotychczasowej roli samorządowca póki co tak. Jak nam zdradził, dziś już odebrał połączenie telefoniczne z Rady Miejskiej i usłyszał informację, że wygasł jego samorządowy mandat. No przyjąłem to dziwne, ale z zadowoleniem. Śmieliśmy się tu z pracownikami miejskimi. Nie wierzę, że to teraz jest naprawdę fajnie, będę pracował na rzecz miasta, wybrali mnie suwalczanie. W Miastoku miałem tylko 100 kilkadziesiąt głosów, w Suwałkach 6,5 tysiąca, w okolicach 8 tysięcy na samej Suwalszczyźnie zdobyłem, także jestem bardzo wdzięczny i odpłacę się tym pracą w Sejmie. A jego pożegnanie z samorządem, jak widać, chyba jest trochę nostalgiczne.